Cześć, witajcie na kanale Zrób to sam. W tym filmiku mamy dla Was szal, tym razem ani nie na drutach, ani nie na szydełku, tylko szyty na maszynie. I tak wygląda efekt końcowy, bardzo prosty szal, idealna sprawa dla początkujących, którzy sami sobie chcą coś uszyć, a potem to nosić, żeby od razu mieć wykorzystać efekt swojej pracy. I to jest właśnie bardzo, bardzo prosty szal, który zakłada się na szyję i nawet nie owija dookoła. Jest też dużo wariantów, wszystkie te warianty omówimy w tym filmiku. I do tego będziecie potrzebować naprawdę niewiele rzeczy. Najbardziej się Wam przyda oczywiście maszyna. Można też szyć ręcznie, ale wtedy zajmuje to dużo więcej czasu. Najfajniej i najszybciej mieć maszynę. Jeśli się ma maszynę, to bardzo, bardzo szybko idzie. I potem będziemy potrzebować do tego kawałek materiału, nożyczki, nitki, szpilki i właściwie tyle. I tu są te wszystkie rzeczy. Mamy szpilki przygotowane, mamy nożyczki i oczywiście będziemy potrzebować jakiś materiał. Taki materiał na szalik, czyli najlepiej właśnie jakiś jersey albo coś cieplejszego. My tutaj mamy taki materiał, który z jednej strony wygląda w ten sposób, ma fakturę takiego baranka, z drugiej strony jest gładki, trochę przypomina sweter, jest zrobiony z jakiegoś pewnie poliestru. I jeszcze do tego będziemy potrzebować nitki, szpilki, tam wszystko było. No i przechodzimy do wymiarów. Tutaj na karteczce napisane są wymiary dokładnie tego kawałka materiału, a wymiary swoje indywidualne możecie sami ustalić w zależności od tego, jaki chcecie długi ten szal. Ten, który tutaj robimy, to jest taki, jest dosyć krótki, więc nie da się owinąć go dookoła szyi parę razy, tylko przełożyć przez głowę i koniec, czyli taki typowy szal komin. Ale jeśli chcecie mieć na przykład taki szal naszyjnik, który da się owinąć parę razy dookoła szyi, to te wymiary musicie ustalić inne, na przykład dwukrotność 180 na 40, coś dłuższego. To jest taka podstawowa wersja, którą tutaj widzicie, na dosyć mały szal, więc mało szycia, więc wydaje mi się, że na sam początek lepiej coś krótszego. I oczywiście sobie odmierzamy, wycinamy ten kawałek materiału, który przygotujemy do naszych wymiarów i potem zaczynamy szycie. Mamy tutaj tą ładniejszą stronę, a tutaj jest ta lewa i składamy materiał na pół, lewą stroną na wierzch. Kładziemy równiutko jeden brzeg do drugiego brzegu i właśnie wzdłuż tego brzegu będziemy zszywać. I to jest nasz szef. Teraz odwracamy cały materiał na drugą stronę i połączymy koniec i początek. I teraz składamy na pół i teraz będziemy szyć wzdłuż tych zakończeń tyle, ile się nam uda. Oczywiście nie uda się zszyć idealnie tych dwóch kawałków, ale na początku musimy sobie ułożyć te dwa końce. Jeżeli ułożymy w ten sposób, to zrobi nam się coś w rodzaju supełka na samym środku. Więc albo taka wersja, gdzie ten materiał jest od razu zwinięty, albo możemy go złożyć tutaj na samym środku, zagiąć i w ten sposób złożyć. Też będzie na środku zagięcie, ale będzie się lepiej całość układała. I kiedy już sobie wybierzemy wersję, to przykładamy dwa szwy jeden do drugiego i szyjemy wzdłuż końcówki, wzdłuż brzegu tak długo, aż się da. Potem się zrobi wąsko i się nie będzie dało zszywać. Wtedy resztę musimy zszyć ręcznie. To jest nasza maszyna i sobie tutaj zszywamy.
I tego fragmentu nie udało się zszyć. Tutaj zszyjemy przezroczystą nitką. Na szczęście ten materiał, który mamy, ma właśnie taką barankową fakturę. To pomiędzy tymi kłaczkami dosyć łatwo uda nam się ukryć przezroczystą nitkę. Tego szwu nie będzie widać. I zszywamy sobie na okrętkę. I tak wygląda efekt końcowy. Gotowy szal. Jak widzicie, mega, mega prosta sprawa. Wystarczy znaleźć ładny materiał, z którego uszyjemy ten szal. A samo szycie jest proste, bardzo proste, szybkie i przyjemne. Więc bardzo dobra rzecz dla wszystkich, którzy chcą zacząć swoją przygodę z szyciem. Mam nadzieję, że ten filmik się Wam podobał. Zachęcam Was jak zwykle do subskrypcji naszego kanału oraz do oglądania innych filmików na naszym kanale. Do następnego razu. Cześć!